Od tej chwili oto Bogoria na powrót miastem się staje. Tedeum laudamus! Te wiekopomne słowa popłynęły ze sceny ustawionej na stadionie w Bogorii w sylwestrową noc, podczas której miasto odzyskało prawa miejskie zabrane mu w 1869 roku na mocy dekretu carskiego. Była to kara za pomoc udzieloną powstańcom styczniowym. Przywrócenie praw miejskich odbyło się zgodnie z ceremoniałem i z dniem 1 stycznia 2024 roku Bogoria znów stała się miastem. Staszowski starosta Józef Żółciak wspólnie z sołtysem Bogorii Jackiem Adamusem wręczyli burmistrzowi Marcinowi Adamczykowi symboliczny klucz do bram miasta. Proszę przyjąć ten symboliczny klucz. Panie starosto, panie sołtysie, serdecznie dziękuję za ten symboliczny klucz. Państwo obiecuję, że drzwi gabinetu już wtedy burmistrza dla wszystkich na pewno będą otwarte. Także jest już czym ich otwierać, także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Na pewno ten klucz zawiśnie na zaszczytnym miejscu również w naszej gminie, w naszym urzędzie. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie tablic z nazwami organów już miejskiej władzy samorządowej Bogorii, które zawisną na budynku Urzędu Miasta i Gminy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I oto po lewej stronie sceny widzą Państwo wspaniały pokaz ogni sztucznych, które już zaczęły ten nowy 2024 rok. Ze stosownymi gratulacjami i życzeniami pospieszył Marek Jońca. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podkreślił, że to ważne wydarzenie nie tylko w skali lokalnej. Z okazji odzyskania przez Bogorię praw miejskich składamy wszystkim mieszkańcom oraz władzom samorządowym serdeczne, piękne gratulacje. To bez wątpienia doniosła chwila dla całej lokalnej społeczności, ale też ważne wydarzenie na skalę regionalną. Nie mogło zabraknąć podziękowań i noworocznych życzeń od samorządu miasta Bogorii. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy gest, każde słowo wsparcia, które się pojawiło w ostatnich dniach. I szanowni Państwo, z okazji tego nowego roku pragnę życzyć wszystkim zdrowia, pomyślności, szczerości, życzliwości, abyście z uśmiechem codziennie wstawali i z uśmiechem kładli się spać. Aby wam się darzyło, dzisiaj miałem fajne życzenia, nie powtórzę ich, ale żeby wszędzie się darzyło, w każdym miejscu, abyście zawsze przychodząc do urzędu czy w rozmowach wiedzieli, że macie u nas wsparcie i na pewno wam we wszystkich tych waszych sprawach chcemy pomóc. Bardzo serdecznie chciałbym wam życzyć, abyście nie tracili ducha wiary, abyście patrzyli przez pryzmat, niekiedy nawet i przez te różowe okulary, żeby wszystkie sprawy, które tam sobie zamierzacie, te najskrytsze, wam się po prostu pospełniały. Wszystkim, każdemu z osobna, czy to mieszkańcowi samej Bogorii, czy naszej gminy, czy wszystkim gościom, którzy tutaj tak przybyli, życzę do siego roku. Uczestnicy uroczystości tradycyjnym 100 lat podziękowali burmistrzowi za wkład pracy włożony w odzyskanie praw miejskich przez Bogorię. Jeszcze raz, niech żyją nam, niech żyją nam. A kto? Brawo! Gwiazdą zabawy pod gwiazdami był Kordian.
Uczestnicy byli pod wrażeniem pokazu sztucznych ogni, tańca z ogniem. Przypadły im do gustu konkursy z nagrodami. Wszystkim smakowały wyroby garmażeryjne przygotowane przez koła gospodyń. Wydarzenie zwieńczyła dyskoteka. Jerzy Strzyż, STV Info.